Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem będziemy mieli tutaj na tapecie pewne zjawisko, które się pojawiło nie tak dawno w Szwecji. To były tak zwane trzy słońca na niebie. Ja to zjawisko znam od paru lat, kiedy zajmowałem się na swoim blogu szkłem nieba. I to było oczywiście wizualnym dowodem istnienia szkła nieba. No dobra. W porządku. Natomiast sprawa, gdyby to tylko było kwestią szkła nieba, no to byłoby, no jest, dobra. Są inne dowody na to, że istnieje szkło nieba, ale tutaj jest sprawa jeszcze głębsza. Okazuje się, że jest to wizualny dowód zobaczenia własnym okiem, jak wygląda Pałac Najwyższego. To jest to. Są to specyficzne warunki. Musi być mróz i bardzo duża przejrzystość powietrza i oczywiście pewne ułożenie promiennika słońca, pałacu i punktu obserwatora. Te trzy czynniki, jak są zgrane, to wygląda tak, jak Państwu pokażemy na opisie filmu. W opisie filmu właśnie będą różne linki, które pokażą, w jaki sposób to wygląda i część Państwo pewnie widzieli, a niektórzy nawet widzieli to po parę razy. Cały wizyt polega na tym, że ten film z Szwecji, on był dziwnym trafem, kiedy była dyskusja na ten temat, co to jest. Dziwnym trafem ten film był likwidowany. Dlaczego? Bo była dyskusja. I tutaj Wiola śledziła akurat temat. Ja tutaj na chwilę oddam głos, żeby Wiola nam opisała właśnie te wszystkie okoliczności, dlaczego ten film był w ogóle likwidowany. On był zdejmowany przez Facebooka, tak? Tak, witam Państwa. Film był zdjęty z Facebooka przynajmniej w dwóch miejscach. Nie chcę się wypowiadać szerzej, bo przynajmniej z mojej grupki facebookowej został zdjęty i jeszcze od jednej znajomej został zdjęty, a tam ja, przynajmniej ja tam dyskutowałam na temat, że jest to odbicie w szkle nieba i że jest to dowód na niebocentryzm. I dziwnym trafem w ten sam dzień został zdjęty. No oczywiście u mnie na grupce to w ogóle była dyskusja, co to jest, czy to pałac, czy to co. Wiadomo, że to były rozmowy niebocentryków, także też w ten sam dzień został zdjęty z Facebooka. W porządku, czyli dziękuję, a więc mamy takie okoliczności tego filmu, ale co się okazało? Taki kontrowersyjny niebocentryk, on prowadzi kanał na YouTube, Lord Steven Christ, on właśnie postarał się wyjaśnić to, bo on jest dobry w grafikach, wyjaśnić to, że to tak naprawdę widać Pałac Najwyższego. Tylko jaki Pałac Najwyższego? W jakim stanie? W stanie po prostu wyłączonym. Ponieważ my czekamy na włączenie, natomiast pałac jest w stanie wyłączonym. Ale dlaczego pałac stał się w stanie wyłączonym? Ponieważ w czasach Złotej Ory był włączony, a później został wyłączony i powstał ogromny mróz, który wymroził wszystkich buntowników Boga na ziemi. Tych materialnych, czyli hybrydy zostały wycięte. Natomiast ci wszyscy wierni Bogu, oni się schowali w tak zwanej podziemnej arce, jak to niektórzy nazwali. No i tak przetrwali tą epokę lodowcową, która później nastąpiła. To już widzieliśmy z poprzednich filmów. Natomiast co my w tej chwili widzimy? My widzimy Pałac Najwyższego i jak już powiedziałem wcześniej, muszą być specyficzne warunki i jeszcze umiejscowienie po prostu tego promiennika słońca w odpowiednim miejscu, jakby za pałacem w stosunku do punktu widzenia obserwatora. O, w ten sposób. Także widzimy na tych filmach i tutaj właśnie ten kontrowersyjny youtuber postarał się wyjaśnić, co to właśnie jest. No i właśnie wyjaśnił, że to jest Pałac Najwyższego. On jest właśnie tak, a nie inaczej go widać przy pewnych warunkach i właśnie w Szwecji to złapano. Akurat to jest sprawa nie tylko Szwecji, ale to jest sprawa również na przykład Kazachstanu, Czelabińska w Rosji, tam na Syberii,
w Chinach. Jak wrzucimy hasło Trzy Słońca na Niebie, czy tam powiedzmy po angielsku, nawet po hiszpańsku, jak wrzucimy to, to słuchajcie, znajdziemy bardzo dużo materiałów. Ale ten film, który Państwu zalinkuję, właśnie tego Lorda, to akurat jest to próba wyjaśnienia, co to jest naprawdę, co to jest rzeczywistość. Rzeczywiście to jest prawo najwyższego, który jest też widoczny, jest, co to jest, z czego się składa. On się składa, to jest taki kryształ, to jest kula w kuli, czyli my mamy 100 km nad głową ścianę jednej kuli, która ma mniej więcej średnicę 12 642, gdzieś mniej więcej plus minus kilometrów, to jest jedna kula, a w środku znajduje się druga kula, i to też kilkowarstwowe. I my to właśnie zobaczymy, my to praktycznie zobaczymy na tej animacji, później zobaczymy na tych filmach, popatrzymy, jak to wszystko wygląda. Czyli to jest kula w kuli i właśnie ona jest kryształowa. Tutaj Viola swojego czasu oglądała ten pałac, no i właśnie swoim postrzeganiem pozazmysłowym. No i co widziałaś właśnie, co ci się zawsze rzuciło w oczy, jak tam właśnie przenosiłaś się wyżej? Zawsze, kiedy widziałam pałac, to widziałam kulę. Kulę, można powiedzieć, kryształową, bo to kryształ tak pięknie opalizuje różnymi kolorami. Można powiedzieć, że to jest szklana kula opalizująca mnóstwem pięknych kolorów. O właśnie. No i tak to widzieliśmy. I my ze swojej strony chcielibyśmy Państwu tutaj zaserwować te wszystkie w opisie do filmu, szczególnie te linki sobie Państwo obejrzą. Szczególnie tutaj zachęcam dla tych, którzy czyli znają dobrze angielski, niech sobie obejrzą powiedzmy ten film tego Lorda, też zalinkujemy. I ta grafika, ta animacja pozwala nam na to popatrzeć z innego punktu widzenia, jak to jest widoczne i dlaczego to jest widoczne. A więc tutaj upada argument tych wszystkich, którzy mówią, że no nie ma pałacu i tak dalej. No wszyscy mówią, że no nie ma tego pałacu, no i nie ma. No i tak nawet zarzucają tam niektóre komentarze, że wierzy się w coś, czego nie ma. No akurat widać. Tylko nie widać tak, by się komuś wydawało. Ja tutaj ze swojej strony mogę dodać jedną rzecz. Ze względu na to, że pałac nie jest obecnie źródłem energii, w sensie energii świetlnej i cieplnej, tylko słońce, dlatego on jest widoczny w takiej wersji, a nie innej. Słońce, promiennik słońca w ogóle to jest, on jest tutaj promiennik słońca, który krąży w energii torusa, w polu torusa. Czyli to jest pole torusu, to jest powierzch szkła nieba, a ścianą pałacu. I dlatego stamtąd czerpie energię świetlną. Natomiast te odgięte promienie świetlne są odginane właśnie tą polem magnetycznym tej przestrzeni. Dlatego te promienie świetlne są odginane. Dlatego widzimy to tak, a nie inaczej. No, to jest po prostu kwestia. Jak będzie w przyszłości? W przyszłości pałac się zaświeci na tyle, że słońce się wygasi. I w tym momencie będzie zmiana źródła energii świetlnej i cieplnej. To spowoduje, że właśnie wtedy będziemy mogli widzieć jak i sam pałac, jak i kontynenty. Dokładnie to tak będzie wyglądać i na to wszyscy czekamy. Po drodze widzimy i dostajemy maile z różnymi wydarzeniami, co się dzieje, z przemyśleniami i tak dalej. Dziękuję bardzo, dziękuję za komentarze i udział w tym filmie. Tak samo po prostu zachęcam do opisu do filmu, tam zalinkujemy wszystko, co się da. No to tyle. Dziękuję. A co jeszcze chcesz coś powiedzieć? Nie, chciałam, żebyś ty powiedział o tym zaćmieniu. Aha, jeszcze najważniejsza sprawa. No ja to tak powiem, dlaczego. Jedna osoba z Facebooka nazwała to, że to, co Państwo zobaczycie jako te trzy słońca na Ziemi, a czyli trzy słońca na niebie, to tak naprawdę to jest zaćmienie pałacem słońca. Tak. O, to jest tak, to jest rodzaj. Tak. Tam pięknie się wyodrębniają te właśnie dwie piramidy złączone podstawami. W centralnym punkcie tego halo. Tak, bo to jest też swoiste halo, bo też to nazywają halo. Oficjalnie nazywa się, że to jakoś kryształy.
one są w jakiejś kryształowej atmosferze, kryształy lodu i tak dalej. No akurat Czarne Mary, jakimś te kryształy lodu, tak przypadkowo są, one się tak ładnie takie koła, takie półkola ustawiają w takie właśnie okrągłe koło się. Te kryształy akurat, no takie, jeżeli to tak oficjalnie tłumaczyć, nie, no one muszą być jakąś dziwną ręką się tak pięknie układać, nie? Regularnie układać, no więc, że no ale w każdym razie oficjalnie mówi się, że to są jakieś kryształy, one są w atmosferze i się tak układają, nie, ale zobaczymy, że to nie jest przypadek, że to jest akurat, tak to ładnie wygląda i to jest tak symetrycznie. No dokładnie i jeszcze jak się przyjrzymy, no to pięknie widać, jak widać najpierw słońce w centralnym punkcie, gdzie za chwilę pięknie się wyodrębniają te odwrócone piramidy. Tak. No dobrze. To tyle. Zachęcam do obejrzenia, do przemyśleń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i na razie. Do usłyszenia.